Dzień dobry wszystkim. Dzień sobotni, w tym pięknym dniu. Chciałem powitać wszystkich serdecznie i powiedzieć, kochani, że dzisiaj pobudka będzie inna. Dzisiaj nie będziemy mówili, ale dzisiaj będziemy śpiewali. Ja nie będę śpiewał tylko, ale będziemy wszyscy śpiewali. Dlatego, że to jest wielkim, kochani, przywilejem, że możemy śpiewać na chwałę Panu, dlatego, że mamy tyle do odśpiewania. Bo wiecie, każda pieśń to jest modlitwa. Dlatego też, kochani, ja dzisiaj zapraszam całe zgromadzenie, żebyśmy wspólnie razem śpiewali i oddawali chwałę Panu. Zawsze było moim pragnieniem, kochani, żeby coś takiego zrobić. Ale wiecie, nie było to planem moim, jak tu jechałem, ale zdałem sobie sprawę z tego wczoraj, że jest taka możliwość. I powiedziałem sobie, musimy tą okoliczność wykorzystać dzisiaj. Kochani, będziemy chcieli śpiewać razem, dlatego też zapraszam tutaj zespół Sela, który będzie tym takim prowadzącym głosem, a my wszyscy będziemy śpiewać przepiękne pieśni. Ja tu mam, wiecie, całą listę tych pieśni. Nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę, że to będzie trwało troszeczkę dłużej niż myślą, bo myśmy wczoraj, kochani, tak na szybko po prostu popróbowali kilka pieśni, ale po tym spotkaniu, już po naszej próbie, ktoś mi powiedział z zespołu, czy to nie za mało? Ja mówię, nigdy śpiewał za mało. Zawsze naprawdę możemy śpiewać i to, wiecie, gdybym opowiedział swoją historię wam, kiedy to spędziłem kilka dni w areszcie, w więzieniu, prawda, wojskowym, to wszystko, co umiałem i co umie, kochani, to wyśpiewałem im podczas tego mojego pobytu tam. Także, kochani, oni byli później świadomi, kto jest w pułku, że jest tam taki jeden dziwak, który tak śpiewa i śpiewa na temat Boga. Dlatego, kochani, niech świat się dowie, że my jesteśmy ludem śpiewu, ludem, który potrafi dziękować za to, co uczynił Pan dla nas. Dlatego zapraszam do kilku pieśni i śpiewajmy to z serca. Nie musicie wstawać, siedząc będziemy śpiewać, ale śpiewajcie to naprawdę z serca. Zapraszam. Pierwszą pieśń będziemy śpiewać 491. A z tą pieśnią, kochani, się wiąże kolejna taka piękna historia, bo kiedy zobaczyłem, jak ten zespół śpiewa tą pieśń, prawda, i jest to na YouTube, oglądałem to, to sobie pomyślałem, o jakby było to pięknie zaśpiewać razem z nimi. No i słuchajcie, jest ta okoliczność dzisiaj. A ta pieśń była wspomniana przez pastora Marka kiedyśmy podczas wykładów. Pieśń, która nazywa, to ma tytuł, czy gdy będziemy w niebie. Poczekajcie, tylko sobie moje oczy wyciągnę. Gdzieś one tu schowane są. Bo wiecie, przychodzi, doszliśmy do takiego wieku, że mówią, nie podobają mi się. A więc, kochani, śpiewałem pierwszą pieśń pod numerem 491. Jest to przepiękna pieśń, która mówi o tym, co się będzie działo w niebie. I dzisiejszy temat wykładu właśnie jest niebo. Dlatego jest to bardzo adekwatny tytuł i pieśń do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Olu, gdzie jest Ola tutaj? Przewrócić mi tu kartkę, bardzo proszę, okej? Okej, bo pierwsza zwrotka jest z tej strony, a druga jest, dalsza część jest z drugiej strony. Okej. No ja powiem wam szczerze, że ja się czuję bardzo skrępowany w takim towarzystwie śpiewać, no ale jakoś może damy radę. Śpiewaj o miłości Bożej, jak łaskawy, dobry On. W swych przybytkach, cudnych w niebie, przygotował dla nas tron. Gdy będziemy już w niebie, ile szczęścia, radości będzie tam. Gdy ujrzymy Zbawcę, zwycięstwa zabrzmi głośny psalm. Gdy kroczymy życia drogą, nieraz chmury smutą dzień, lecz gdy skończy się pielgrzymka, minie wszelki smutku cień. Będzie tam.
miłośny psalm. Służmy zatem Panu wiernie, dążąc do niebieskich wrót. Jeden przebłysk Jego chwały wynagrodzi życia trud. Gdy będziemy już w niebie, ile szczęścia, radości będzie tam, gdy ujrzymy Zbawcę, zwycięstwa zabrzmi głośny psalm. Amen. Pięknie, kochani. No słuchajcie, kochani, jak będziemy w niebie, zanim będziemy w niebie, to my musimy to wyrazić niejakoś, prawda? Zaśpiewamy pieśń pod numerem 300. Nic tylko śpiewać, kochani, ze względu na tą obietnicę, na to, co nas czeka w niebie. Będzie to wspaniała rzecz i musimy umieć to, kochani, wyrazić. A najlepiej to wyrazić czym? Oczywiście śpiewem. Wiecie, te kartki są takie tutaj oporne, że się nie chcą odwrócić za dobrze. Okej, okay, dobrze. I tutaj tu będzie łatwiej teraz. Okej. Nic tylko śpiewać mogę memu Panu, gdy myślę, jak prowadzi w życiu mnie. Choć droga ma już męczy mnie i nuży, wiem, że u Boga Zbawcę znajdę się. I wtedy serce moje śpiewać będzie, wtedy radość zajmie serce me. Ujrzę Pana i z Nim pójdę wszędzie, gdy Jezus w dom prowadzi mnie. To, co dziś mam, co warto się ma i cieszy, to straci sens i straci wszelki blask. Bo kiedy Jezus da mi lepsze rzeczy, nic nie przewyższy Bożych skarbów łask. I wtedy serce moje śpiewać będzie, wtedy radość zajmie serce me. Kochani, chwała Panu. A teraz 316. Obłoga, pewność. Pastor, prawda, Mark też zna tą pieśń i będzie śpiewał po angielsku. Mark, you are singing in English now, please. Obłoga, pewność, Jezus jest mój, życia wiecznego wieczne dziedzictwo, zbawienia dział i odrodzenie Ducha nam dał. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos, On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi, Cielowi
zawsze chcę być. Śpiewy aniołów brzmią z niebios bram, że Bóg swą miłość objawił nam. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej śni. Gdy On jest ze mną, nie lękam się. Pan swej miłości ochrania już mnie. Droga tę żadna nie straszna mi. Jezus prowadzi przez wszystkie dni. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Amen. Kochanie, ja kolejną pieśń. To jest piękna pieśń, którą strasznie zawsze lubiłem śpiewać i dalej śpiewam ją. I ona powinna być takim naszym mottem chrześcijańskiego życia. To jest pieśń pod numerem 368. Chodzić wciąż z Panem. 368. Chodzić wciąż z Panem jak i raj. Szczęście mnie darzy niebios kraj. On pokój daje tylko sam. Szczęśliw, gdy z Nim ja chodzić mam. Naucz mnie więcej z Tobą żyć. Naucz we wszystkim szczery być. Troszkę było nisko w tonacji, ale piękna, przepiękna pieśń. Kochani, kolejną pieśń chciałbym was poprosić, byśmy zaśpiewali 314. Jest to moja ulubiona pieśń, która mam nadzieję, że wszyscy kochamy, dlatego że mówi o naszym Jezusie. 314. Jak słodko imię Jezus brzmi. Jak słodko imię Jezus brzmi. Zbawienie pokój da. Tylko szczęście.
świecie my, wszystkim dla mnie w świecie Ty. Jezus we mnie, a ja w nim, niech słynie imię Jezus. Ja kocham szczerze imię to, co zdjęło ze mnie grzech i zło. Imię unosi w niebios tło, to słodkie imię Jezus. Jezus, tylko szczęście my, wszystkim dla mnie w świecie tym. Jezus we mnie, a ja w nim, niech słynie imię Jezus. Niech słynie imię to wśród nas i czcijmy je serdecznie wraz. Na każdym miejscu, w każdy czas, niech imię wszystkim dla mnie w świecie Ty. Jezus we mnie, a ja w nim, niech słynie imię Jezus. Okej, kochani, mamy jeszcze minutkę na jedną pieśń. I chciałbym zakończyć nasze wspólne śpiewanie pieśnią pod numerem 262. Bo żyje On. Jest to wspaniała pieśń, kochani. I pewność tej pieśni, że żyje Jezus Chrystus, jest chyba najbardziej adekwatnym, wiecie, akcentem w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli o tym i to potwierdzali. Bóg Syna dał, by mnie wybawić, by przemóc śmierć i z grzechem. Jest to wspaniały moment dla mnie i dla nas wszystkich, że możemy oddawać w ten sposób Bogu chwałę. Ja myślę, że jest takie mądre powiedzenie, że powinniśmy kazać Ewangelię życiem swoim, a czasami coś mówić. A śpiew to jest modlitwa za tych, którzy będą nas słuchać, którzy nas będą odbierać, którzy nam się przypatrują, a my, tak jak według słów pastora Marka chociażby, powinniśmy odbijać obraz Pana Jezusa.
i to będzie nasza najlepsza ewangelizacja, jakąkolwiek możemy zrobić w naszym życiu. Niech Pan nas błogosławi wszystkich.